Ze śląską gwarą częściej lub rzadziej, ale spotyka się każdy mieszkający w naszym regionie. Za to gwara podhalańska jest u nas rzadkością. Mieszkańcy gminy Jankowice w powiecie rybnickim postanowili to zmienić. Już po raz szósty spotkali się z góralami podczas międzynarodowego spotkania poetyckiego. Liśćami wracam do lat młodości, tam jest udały dziecięcy świat. A elementem tego świata, czyli tej wspólnej małej ojczyzny, jest gwara, w naszym przypadku oczywiście śląska, ale swoją gwarę mają także podhalańscy górale. Niektórzy, jak mieszkający w Nowym Targu pan Krzysztof Kokot, w swoim życiu zasmakowali obu. Jestem wychowany na Śląsku, a z młodych lat gwary się nie zapomino, także ja używam w zasadzie na co dzień na Śląsku, jak jestem, a i nie zapominam u siebie. Natomiast nie biorę się za gwarę góralską, z całym szacunkiem dla niej, ale to nie jest mój świat, po prostu zostawiam to rodowitym góralem. I tacy właśnie pojawili się wczoraj w Jankowicach, aby wspólnie ze Ślązakami pogłębiać gwarową wiedzę. My czytamy sobie po śląsku, oni po góralsku. I tak dochodzimy do wniosku, że te gwary są całkiem do siebie podobne. A to jest takie przyjaźnie się nawiązują. Naprawdę jest to coś pięknego. A zresztą ta gwara trzeba zachować. Kas idziesz, dziewce, do ciotek chrzestną matko. To one zyją? O, zyją, majako. Te spotkania przerodziły się już w tej chwili, mają więzy sympatii, przyjaźni i przede wszystkim o to chodzi. Ta poezja może zejść już potem na dalszy plan, ale te osobiste kontakty są najważniejsze. Osobiste kontakty dwóch kultur, dwóch gwar. By się może udał te skrzydła rozłożyć i choć na chwilę nacieszyć się tym, żeś jest. Było to już szóste gwarowe śląsko-podhalańskie spotkanie. Sam pomysł jego zorganizowania narodził się bardzo spontanicznie. Pan Leszek, papież, poszedł do biblioteki i wpadł na taki pomysł, żeby się spotkali właśnie górale z podhalami. Bo pani, jego małżonka pochodzi z Rybnika, a on pochodzi właśnie z Podhala. I tak już kilka ładnych lat górale i Ślązoki znajdują wspólny język i to z powodzeniem.